Dziś jest czwartek, 16 dzień grudnia 2021 roku, telewizja w Wielkim Kinie. Tomasz Wojtalik, witam i zapraszam na Mama Dziecko spotkanie i ciekawą rozmowę z wybitnym siatkarzem, legendarnym siatkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski, zawodnikiem m.in. Mostostalu Azoty Kędzierzyn Koźle, młodzieżowym mistrzem świata juniorów z Bahrajnu z 2008 roku, autorem dwóch książek, a także mówcą motywacyjnym, który przez ostatni miesiąc przebywał w Słupsku na spotkaniach z ludźmi w słupskich szkołach. Moim Państwa gościem jest Marcin Brus. Dzień dobry, witam Państwa. Witaj Marcin, dzień dobry. Jesteśmy w szkole tutaj w zwanym Drzewniaku. Drzewniak przy ulicy Szymanowskiego. Za nami kolejne spotkanie, chyba 19, albo 20 z młodzieżą. I powiedz, co takiego najważniejszego ta młodzież może mogła się nauczyć po kolejnych spotkaniach z Tobą, bo było dużo krzyku, dużo emocji, trochę po wojskowemu się wydaje. Oj nie, chyba nie do końca. Zawsze najpierw gratulacje za dobre przygotowanie się do tego, co związane z moją osobą, natomiast krzyk chyba nie do końca bym tak to nazwał, bardziej emocjonalne podejście do pewnych rzeczy, ze względu na to, że uniesiony głos, jak również i jego odpowiednia intonacja powoduje taki lub inny efekt u samego odbiorcy. Dlatego też... Przerażenie u niektórych? Nie, on chyba tak daleko nie poszedł w związku z przerażeniem, bardziej chyba z niecodzienną sytuacją, że ktoś może się do kogoś bezpośrednio zwracać. Jestem jak najdalszy od tego, żeby wyzwalać w kim jakiekolwiek negatywne oceny w trakcie, przed i po takim spotkaniu. Tym bardziej, że mamy świadomość tego, że to wszystko, co się dzieje dookoła, no jednak wraz z upływem czasu nie będzie oddziaływało pozytywnie ani na sferę psychiczną, ani na fizyczną, tym bardziej, że głowa ma to do siebie, że z bardzo dużą chęcią pójdzie w kierunku lenistwa, takiego, którym to sami sobie będziemy szkodzić. To jak wygrać z tą głową, która woli lenistwo? No właśnie na ten temat debatujemy bardzo mocno, opieramy to elementy psychologii, opieramy to elementy treningu mentalnego, jak również i opieramy to trening czysto sportowy, bo taki właśnie był pomysł kampanii Mistrzem Być Mental, aby nie tylko próbować rozmawiać, ale również i pokazywać określone rzeczy na przykładzie. Dzisiaj jest wyjątkowo trudny czas, znaczy każdy gdzieś kiedyś taki trudny czas u siebie w życiu znajdzie, natomiast dzisiaj ten trudny czas dotyczy społeczeństwa, dotyczy umiejętności radzenia sobie przede wszystkim ze stresem, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których sami czujemy się niekomfortowo. A jedną z istot treningu mentalnego jest właśnie trening wyobrażeniowy, który pozwala nam podejść do danego tematu, który się wydarzy, zanim się wydarzy i co więcej na niego w odpowiedni sposób oddziaływać. Robiliśmy takie małe badania ostatnio w szkołach i okazywało się, że między 25 a 35% dzieciaków lub też młodych ludzi aktualnie idzie w kierunku bliżej niezrozumianego przez siebie celu. Część z nich ma ten cel określony, natomiast tak jak powiedziałem, ten procent, albo jak to woli odsetek ludzi, mimo że funkcjonuje w środowisku wieku już ponadpodstawowego, funkcjonuje w ogólniakach, funkcjonuje w szkołach, które już powinny być na innym etapie, ukierunkowanym przede wszystkim przez młodego człowieka, bardzo prawdopodobne, że funkcjonują jeszcze bez takiego celu, który będzie jednym znaczącym w ich życiu, pod którym będą obudowywać całą resztę. I właśnie tego typu zajęcia mają właśnie to na celu, aby spróbować taki potencjał w tych osobach, które jeszcze nie wiedzą, odnaleźć. Wiadomo, rzeczą jest to, że jak ktoś już ma ukierunkowany plan na życie, no to nie zmieni go przez takie podejście, które my będziemy chcieli mu zaproponować. Natomiast bardzo fajnie jest pracować z osobami, które są na rozdrożu, które nie mają jeszcze w 100% świadomości takiej, co chcą w życiu robić. A jeden z takich przykładów, które bardzo często pokazuję i które obrazuję, jest właśnie moje studiowanie, gdzie studiowałem przez 3 lata na Politechnice Opolskiej. Nie, właśnie na Politechnice Opolskiej. Ale tutaj też chyba coś... Tak, tutaj kończyłem Akademię Pomorską i Pedagogikę Opiekuńczą Wychowawczą z Pomocą Społeczną, potem poszedłem w kierunku psychologa sportu, teraz walczę z tematem psychologii biznesu i coachingu, a na koniec ma być, które też zresztą jeszcze funkcjonuje, zarządzanie zasobami ludzkimi. Tak więc ten rozwój pozasportowy też jest i on również jest oczywiście jednym z tych elementów, z którymi trafiamy do współczesnej młodzieży. A czy ten Twój rozwój właśnie taki, nazwijmy to naukowy, czy mentalny, psychologiczny i to dokształcanie się i te spotkania z młodzieżą, napisane 2 książki, to wszystko jest pokłosiem niestety właśnie tej przerwanej wcześniej kariery i musiałeś jakoś też znaleźć nową drogę dla siebie, nową ścieżkę.
No i właśnie to jest ten sposób, to jest to twoje nowe życie. Znaczy, wiesz, no najlepsze jest w tym wszystkim to, że nie sposób, albo fajerstwem by było niewykorzystywanie tak ogromnego potencjału i doświadczenia. Biorąc pod uwagę, że każdy z nas, każda osoba, która przeszła jakąś drogę, może nazwać tą drogę również swoim doświadczeniem, to można próbować to monetyzować. Jeżeli dojdzie do takiego momentu, w którym jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, no to znaczy, że będziesz miał określoną wiedzę do przekazania tym ludziom, którzy będą chcieli Cię słuchać. Wiadomo, jest oczywiście określenie takiego człowieka, którym jest beton, no i przez to się człowiek nie przebije. Są osoby, które dadzą się przekonać logicznymi argumentami, są takie, które pójdą za rękę, mimo już ta droga może nie być do końca najwłaściwszą. I dlatego też my próbujemy pokazywać określone podejście, takie, w którym ten młody człowiek, albo ewentualnie podczas innych szkoleń dorosłych, będzie nie tyle najlepszą wersją samego siebie, co będzie dążył do określonego mistrzostwa tego, co kocha. W założeniach chodzi o to, żeby znaleźć tą drogę, umieć radzić sobie z elementami, które są porażką, nauczyć się tej porażki, zrozumieć ją przede wszystkim, dlaczego przegrałem, wyciągnąć odpowiednie wnioski, odwrócić te negatywy na pozytywy i pójść w kierunku doskonalenia samego siebie. Ty chyba nie miałeś takich problemów. Nie potrzebowałeś tej motywacji, gdy byłeś w wieku właśnie dzisiejszych swoich uczniów tej szkoły na przykład. Szybko zdobywałeś sukcesy i te największe przyszły też w wieku 18-19 lat. No, powiem Państwu, że to nie do końca chyba tak jest. Juniorów świata? No właśnie, to chyba nie do końca tak jest, tak mówisz, bo podejrzewam, że każdy młody człowiek, który funkcjonował w jakimkolwiek świecie, prędzej czy później musiał być przez kogoś lub przez coś zmotywowany do działania. To, że ja mogłem mieć nastawienie sportowca, to wcale nie oznacza, że były tylko i wyłącznie same kwiatki kładzione pod nogi. Nie byłeś doskonały. No podejrzewam, że nie ma chyba takich osób, które są doskonałe, jak również nie ma i takich, którym nigdy w życiu nic nie wychodzi. Nie właśnie chodzi o to, żeby zrozumieć to wszystko, dlaczego no, ten nasz potencjał jest taki. Dominują od najmłodszych lat w sporcie. Tak, no ja nie mówię, że nie, im oczywiście będzie łatwiej, bo ich kierunek czy droga do sukcesu będzie prostsza, jeżeli chodzi o dojście do określonego celu, bo już ten cel jest z góry określony. No to przypomina troszeczkę, wiesz, grę w koszykówkę. No rzadko kto wrzuca piłkę do swojego kosza, bez różnicy, jakby się nie zakręci pod koszem, to i tak piłka leci w większości przypadków na drugą stronę. Ja to też bardzo często przyrównuję, staram się pokazywać, że jeżeli ten nasz cel będzie w sercu i w głowie, no to będzie bardzo mało rzeczy, które od tego celu nas odwiodą. I mając świadomość przede wszystkim tego, że tak jest, można próbować wokół tego budowywać całą strukturę własnego funkcjonowania. To chyba w tym wszystkim jest najlepsze. A jak to u Ciebie się w ogóle zaczęło? Przecież pochodzisz ze Starogardu Gdańskiego, tutaj, czyli jesteś naszym sąsiadem. Tak? No tak, do Słupska mamy zaledwie 130 km. I jak ta sąsiadkówka się zaczęła? Ona się zaczęła bardzo prosto, że mama, kiedy miałem 5 lat, mieliśmy pierwszą piłkę. 5 lat? 5 lat. Pierwszą piłkę, to mieliśmy piłkę do piłki nożnej. Bo niestety wtedy były takie czasy, że nie było w ogóle piłek i trzeba było się cieszyć tym, co jest. Kiedy zaczęliśmy się nią bawić, pierwszy raz zamiast ją kopnąć, wziąłem i odrzuciłem. Mama tak zobaczyła, że w tym chyba było coś takiego znamiennego. Tata z kolei był lekkoatletą i ojciec uczył mnie sportów indywidualnych. Mama poszła w kierunku sportów zespołowych i dzięki temu też ja jakby nie miałem większego problemu z tym, żeby pójść w kierunku sportu. 2 lata starszy brat, wzór do naśladowania, osoba, która powodowała, że wszystkie najładniejsze dziewczyny z całej szkoły przychodziły na jego mecze. No i ten wzór do naśladowania był bardzo prosty, ja też tak chciałem. Więc idąc dalej w tym samym kierunku, pomyślałem, że może kadra szkolna będzie fajnym pomysłem. No a potem wraz z rozrostem marzeń człowiek pomyślał o reprezentacji Polski, o tym, że może fajnie by było zaistnieć w takim świecie. Co prawda wyjątkowym, co prawda świecie, w którym jest zdecydowanie więcej wyrzeczeń od takiej przeciętnej ligowej szarości. Ale jednak jest to świat, do którego warto dążyć, z którego warto czerpać i przede wszystkim warto mieć wielkie marzenia, bo nawet jak coś nie wyjdzie, no to zrealizujemy 80 albo 90% tych marzeń. I trafiłeś do SMS-u Rzeszów, później do kadry i później już było to osiągnięcie za czasów Ireneusza Mazura, to Mistrzostwo Świata Juniorów w Bahrajnie 97 rok i zawsze ono jest gdzieś tam się pojawia. No wspominasz tak często tamto wydarzenie, bo przecież MVP całego turnieju przyznano Tobie właśnie. No właśnie mniej więcej wokół również tego jest zbudowana kampania Mistrzem Być. Pierwsza Mistrzem Być, potem Mistrzem Być Benta.
Bo wzór osobowościowy, który przychodzi do szkoły, ma tylko być takim elementem zapalnym do pojawienia się czegoś więcej. Chcę udowodnić wręcz, że jeżeli mi, i teraz bardzo nie lubię określenia, udało się, tak? No bo to był efekt ciężkiej pracy i przede wszystkim zrozumienie tego, że komuś coś wyszło przez efekt ciężkiej pracy, nie można w życiu porównać do słowa udało się. No każdy mógł wygrać, my wygraliśmy, więc tam lubimy postawić kropkę. To było coś, co być może jest niedostępne tak wstępnie dla każdego z tych młodych ludzi. Natomiast w rzeczywistości, jeżeli ja byłem osobą, która wygrała tu coś, to znaczy, że u nich też raczej nie powinno być problemu, żeby być mistrzami świata w tym, w czym chcą. I jeżeli pójdą w tym kierunku, albo przynajmniej będą starali się dojść według określonego rytmu do pewnego miejsca, to i też zrozumieją, skąd i dlaczego ten medal mistrza świata z Bahrainu jest taki istotny w moim życiu. Bo od niego w zasadzie wszystko się zaczęło. Zawsze będzie o kimś można powiedzieć, że jest mistrzem świata. Zawsze będzie można powiedzieć o kimś, że jest najlepszym siatkarzem w tamtym przypadku, rocznika 77-78. No i dlatego też on jest bardzo często wykorzystywany, ja często lubię do niego wracać. No właśnie, multum wybitnych siatkarzy z tych dwóch roczników 77-78, o których powiedziałeś. I mimo wszystko tak nie do końca chyba spełnione roczniki. Wielkie nadzieje, wielkie talenty, ale jednak no, te mistrzostwa świata, już te seniorskie, no, przyszły dopiero w 14 i w 18 roku. Igrzyska olimpijskie też nigdy nam się nie udały. Była klotwa chociażby w ostatnich latach tych ćwierćfinałów. No to pytanie, dlaczego te roczniki 77-78 no nie przebiły się przez tą Brazylię, Rosję, Jugosławię. Kiedyś chyba powiedziałeś, że z tamtymi reprezentacjami po prostu nie dało się wygrać. Znaczy, jeżeli powiedziałem, to bardziej poszedłem w innym kierunku i prędzej użyłem słów takich, których można było odnieść wrażenie, że my byliśmy rocznikiem bardzo młodym i ambitnym, który szedł w kierunku zwycięstw. Natomiast w tych reprezentacjach, o których ty mówiłeś, nastąpiła jeszcze zmiana pokoleniowa. Jeżeli użyłem słów, że z nimi nie dało się wygrać, chociaż wątpię, żebym użył takich słów, bo wygrywaliśmy z nimi, no to, że akurat będą jakieś słowa w internecie, to wcale nie oznacza, że ja je powiedziałem, tak? No bo to też tak może działać. Więc ja bym bardziej, chyba tak mi się zdaje, że jeżeli kiedykolwiek mówiłem o silniejszych reprezentacjach, to bardzo często wspominałem o zmianach pokoleniowych. Że jeżeli my trafialiśmy na nich jako roczniki, które miały po 22-23 lata, a oni już byli o 7, 8, 5, 9 lat bardziej doświadczeni, to bardzo ciężko jest wygrać z takimi Rosjanami, Jugosławią czy Brazylią, która posiada... Czy Włochami jako zespoły, które, no, które funkcjonują już ze sobą zdecydowanie dłużej i to zgranie jest inne. Bo czym innym jest wejść do ligi jako junior, a czym innym jest funkcjonować już jako wyjadacz. Czyli my trafialiśmy na takich reprezentacyjnych wyjadaczy w różnych reprezentacjach i istnieje prawdopodobieństwo właśnie, że to stąd, a nie z innych względów. Te mecze, które wygrywaliśmy, były pojedyncze, ale one się zdarzały. Tym bardziej, że się zdarzały wygrane z Rosją, przede wszystkim w pierwszym meczu Ligi Światowej, a w którym pojechaliśmy i wygraliśmy 3-2. Z Serbią przecież wygrywaliśmy 3-1 jeszcze w Wojewodinie na Wisła. Więc te mecze, one były, z Brazylijczykami też wygrywaliśmy, natomiast one nie były jakby rzeczą, która była sukcesywnie powtarzana, tylko wszystko trzeba było wyszarpać niemalże ostatkiem sił. I właśnie do takich momentów dochodziło, w których jechaliśmy po wygraną, no ale jednak rzeczywistość była taka, w której zdarzaliśmy się z bardzo mocnym oporem, no i często się kończyło to porażkami. Nie było Cię w Atlancie w 96, tam chyba nie wygraliśmy żadnego meczu później. W 98 Mistrzostwa Świata tam też nie bardzo, Liga Światowa też nie bardzo i dochodzimy do tego 2000 roku. Była taka, nie wiem, zaraz po Sylwestrze, 99-2000, ten słynny turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Sydney, katowicki spodek odleciał, mecze z Łotwą, Bułgarią, chyba jeszcze Czechami, z Bułgarią przegrana, nie wiadomo dlaczego. Później wygrana fantastyczna z Holandią, ten słynny mecz. No i ten dramat z Jugosławią, przegrana 1-3, mimo że no, chyba 23-17 wygrywaliśmy w czwartym secie. I no właśnie, jakie wspomnienia i czy
Czy mogło być wtedy inaczej? Bo często się do tego wraca i wspominam. Ja na przykład. No ja też bardzo często wracam i wspominam, tym bardziej, że to była jedyna moja szansa na to, żeby można było zejść na Igrzyskach Olimpijskich. Powiedzmy od razu, przepraszam, wtrącę Cię, bo wskoczyłeś do tej kadry. Marcin Nowak, chyba kontuzja i ten duet środkowy z Jarosławem Stancelewskim, plus Stancelewskim, rzeczywiście sprawdził się, prawda? No tak, tylko że my funkcjonowaliśmy w środowisku reprezentacji Polski już jeszcze w minionych latach, bo rok 2000 to był jeszcze rok jakby poprzedzający Ligę Światową i tam rzeczywiście było tak, że trafiliśmy też na chłopaków, którzy byli starsi od nas i którzy stanowili trzon reprezentacyjny. Więc ta konkurencja wewnętrzna też była całkiem spora. Ale wracając jakby do samego turnieju kwalifikacyjnego, to była rzecz, która mogła zagwarantować mi nazwanie się Olimpijczykiem. Ja byłem jakby osobą uwzględnioną w programie Sydney 2000 i dzięki temu też mogłem przygotowywać się do różnych reprezentacyjnych spotkań już jako osoba, która właśnie w takim programie istnieje. No i skończyło się to niestety porażką, bardzo brzemienną w skutkach, bo skończyłem karierę będąc dwa lata później, w 2002-2003 roku. Okazało się, że to moje życie musiało się diametralnie zmienić. Pojawiły się kontuzje, pojawiły się operacje, a że jestem po 13 operacjach, to różne rzeczy się działy gdzieś tam po drodze. Już w rzeczywistości nigdy kółek olimpijskich na koszulce nie miałem, tak więc traktuję to jako osobistą porażkę. Natomiast dało to mi bardzo dużo różnych materiałów, dzięki którym mogę fajnie przy tym temacie współpracować, zarówno z osobami, które potrzebują takiej pomocy, jak i takimi, które zwykle są najzwyklejszymi w świecie sportowcami.